Maszyny wojenne. Podczas II wojny światowej istniał samolot, który spisywał się równie dobrze na wysokości 10 tysięcy metrów podczas misji rozpoznawczych oraz latając nad czubkami drzew w walkach powietrznych. Potrafił przenieść prawie 2000 kg bomb i zniszczyć cel z ogromną dokładnością. Mógł też zrzucić prawie 3-kilogramową bombę na niemiecką łódź podwodną. Nikt nie był bezpieczny w obliczu jego gniewu. Przy prędkości ponad 600 km na godzinę był tak szybki i zwinny, że Niemcy przyznawali swoim pilotom dwa zestrzelenia, jeżeli udało im się zniszczyć jedną z tych maszyn. Jednak z tego samolotu wyśmiewano się od samego początku. Jego projekt nie uwzględniał opancerzenia. Latał nim jedynie pilot i nawigator, a co jeszcze dziwniejsze, samolot ten był w całości zbudowany z drewna. Do końca wojny wyprodukowano prawie 8 tysięcy tych maszyn. Zdobyły one serca wszystkich, którzy nimi latali. Ten samolot stał się legendą. Nazywano go Mosquito. Latanie tym samolotem było bardzo emocjonujące. Wystarczyło dotknąć stery, a on skręcał. Był niesamowity. Latanie w większych formacjach było dla mnie wielką radością. To był piękny widok. Dzięki materiałom archiwalnym polecimy dzisiaj do walki ze śmiercionośnym Mosquito. Atak Mosquito. Najlepsze samoloty często były też najszybsze. Duża prędkość była celem dążeń projektantów samolotów od najwcześniejszych dni. Często to innowacyjne projekty biły rekordy prędkości. Lockheed Blackbird zbudowany jest z nowych metali zaczerpniętych z projektów rakiet. Potrafi latać z trzykrotną prędkością dźwięku. W latach 30. pewna brytyjska firma również miała obsesję na punkcie prędkości. Marzeniem pewnego człowieka było zbudowanie najszybszego samolotu na świecie z niezwykłego materiału. Tym materiałem było drewno. A człowiek ten nazywał się Jeffrey de Havilland. Był bardzo zdeterminowany. Kiedy chciał coś zrobić, zawsze mu się udawało. Był prawdziwym przywódcą. Nie kierował ludźmi, tylko ich prowadził. Już w latach 30. de Havilland wiedział, że lekkie drewniane samoloty były kluczem do uzyskania dużych prędkości. W 1934 roku jego dwusilnikowy Comet wygrał wyścig powietrzny z Londynu do Melbourne w Australii. Samolot przeleciał pół świata w jedyne 77 godzin. Statkowi zajęłoby to 4 tygodnie. Po tych doświadczeniach de Havilland zapragnął zbudować superszybki i precyzyjny bombowiec. De Havilland był przekonany, że po powstaniu Luftwaffe w połowie lat 30. i wynikach, jakie Niemcy uzyskali podczas hiszpańskiej wojny domowej, Wielka Brytania wkrótce będzie potrzebowała potężnych sił powietrznych. Brytyjczycy dopiero po chwili zdali sobie sprawę, że Niemcy mają innowacyjne projekty nowych myśliwców. Co więcej, zbudowali też nowe bombowce i testowali je podczas hiszpańskiej wojny domowej od 1936 roku. To był poważny sygnał alarmowy. Brytyjscy dowódcy sił powietrznych wierzyli, że przyszłość misji bombowych leży w ogromnych i ciężko uzbrojonych bombowcach, takich jak Lancaster i Halifax. Nowe projekty lekkich samolotów były wyśmiewane. Jednak Jeffrey de Havilland miał inne zdanie i kontynuował pracę nad planami swojego nowego bombowca.
Jego marzeniem było zbudować tani, łatwy w produkcji samolot wyposażony w dwa silniki Rolls-Royce Merlin. Co zadziwiające, nie posiadał on broni i opancerzenia. Potrafił natomiast unieść prawie 2000 kg materiałów wybuchowych. Przy prędkości ponad 600 km na godzinę miał to być najszybszy samolot świata. Jednak najbardziej niesamowitą wizją de Havillanda był samolot bojowy zbudowany w całości z drewna. Aerodynamicy i dowódcy wyśmiali ten pomysł, mówiąc: jak można zbudować nowoczesny bombowiec z drewna? Jak miałby on ponieść bomby? Jak miałby się bronić? De Havilland miał gotowe odpowiedzi na wszystkie te pytania. Samolot nie musiał się bronić. Kluczem do jego obrony była prędkość. Jeśli chodziło o wytrzymałość, drewno ma podobne właściwości strukturalne do aluminium i stali. Pod koniec lat 30. brakowało w Wielkiej Brytanii ludzi wyszkolonych w zakresie nowych technologii stosowanych w myśliwcach i bombowcach. Jednak pracowało tam mnóstwo stolarzy, cieśli i rzemieślników. Należało jedynie przygotować ich do pracy w ramach zorganizowanego przemysłu. Wrzesień 1939 roku. Po wybuchu wojny de Havilland otrzymał zielone światło dla budowy prototypu. Jego zespół natychmiast zabrał się do roboty. Pod przewodnictwem Ronalda Bishopa wprowadzili się do 17-wiecznej posiadłości zwanej Salisbury Hall. Dom ten wybrano, żeby chronić nowy samolot przed wścibskimi oczami nieprzyjaciela. W październiku 1939 roku rozpoczęto pracę nad budową makiety samolotu w olbrzymiej kuchni. Na zachodniej stronie fosy zbudowano hangar, który wyglądał jak stodoła. Pracowaliśmy przez 6,5 dnia w tygodniu od 7 rano do 7 wieczorem. Był to jednak wyścig z czasem. Wiosną 1940 roku Niemcy podbiły Francję, a wojska brytyjskie zostały zepchnięte z plaż Dunkierki. Brytyjczycy walczyli o przeżycie. Wszystkie ich działania skupiły się na odparciu niemieckich ataków. Wyglądało na to, że projekt cudownego samolotu de Havillanda nie zostanie urzeczywistniony. Czerwiec 1940 roku. Niemiecka armia dotarła na wybrzeże kanału La Manche i rozpoczęła przygotowania do inwazji na Wielką Brytanię. W 6 miesięcy naziści podbili Polskę, Norwegię, Danię, Belgię i Francję. Jedynie Wielka Brytania mogła teraz stawić czoło niemieckiej ofensywie. Kiedy kraj walczył o życie, wprowadzono priorytet na budowę jedynie istniejących typów samolotów. Wyglądało na to, że projekty nowego drewnianego bombowca Jeffreya de Havillanda trafią do kosza. Jednak de Havilland nie chciał o tym słyszeć. Sir Jeffrey powiedział: nie chcą go teraz, ale jeszcze będą go chcieli. De Havilland przekonał dowódców, żeby pozwolili mu kontynuować budowę, o ile nie będzie zużywał surowców kluczowych dla przemysłu wojennego. Latem 1940 roku, kiedy siły brytyjskie starły się z Luftwaffe w bitwie o Wielką Brytanię, de Havilland i jego zespół pracowali nad drewnianym bombowcem. Wreszcie, w grudniu 1940 roku, samolot był gotowy. Nazwano go Mosquito, co znaczy komar. De Havilland dokonał niemożliwego. Wykorzystał odpadki z brytyjskiej machiny wojennej i zbudował najszybszy samolot na świecie. Wiedzieliśmy, że poleci. Byliśmy tego pewni. Nie wiedzieliśmy tylko, o ile szybciej niż Spitfire. Obiecaliśmy, że będzie szybszy. Okazało się, że był lepszy o ponad 30 km na godzinę. Samolot wywarł tak wielkie wrażenie na przedstawicielach ministerstwa, że złożono zamówienie na 150 sztuk. Był to bardzo duży kontrakt dla nietestowanego samolotu.
To było prawie niemożliwe. Zaszła ogromna zmiana. Najpierw go nie chcieli, a potem brali więcej i więcej. Ale to wizja de Havillanda sprawiła, że możliwa była szybka produkcja Mosquito. Plan ten był bardzo prosty w praktyce, jednak był dziełem wizjonera. Samolot był budowany jak makieta, z drewna, sklejki, kleju i śrub. Ponad 400 firm w całym kraju produkowało różne jego elementy. Kadłub składał się z dwóch części. Skrzydło powstawało w jednym kawałku, a następnie transportowano je do głównej fabryki, gdzie było mocowane do samolotu. W sumie każdy samolot zawierał ponad 6 ton drewna i prawie 50 tysięcy mosiężnych śrub. Samolot miał ponad 10 metrów długości i rozpiętość skrzydeł ponad 17 metrów. Tak narodziła się legenda. Potrafił latać z prędkością ponad 600 km na godzinę, szybciej niż jakikolwiek inny samolot na świecie. Dowódcy RAF-u uważali, że ten samolot jest zbyt cenny, żeby latał nim pierwszy lepszy pilot. Wybrano tylko najbardziej doświadczonych. Jednak dla wielu z nich Mosquito, zasilany dwoma potężnymi silnikami Merlin, był zupełnie nowym doświadczeniem. Warkot silników Merlin to coś, czego trzeba doświadczyć samemu. To coś niesamowitego. Patrzyłeś na wysokościomierz. W ciągu minuty wznosiłeś się z 300 metrów na 10 tysięcy. Samolot potrafił wspinać się z prędkością ponad 800 metrów na minutę. Żeby polecieć szybciej, trzeba by się przesiąść do odrzutowca. Jeżeli źle się z nim obchodziłeś, był jak prawdziwy komar. Zaczynał żądlić. W lipcu 1941 roku pierwsze Mosquito rozpoczęły służbę jako jednostki rozpoznawcze. W jedyne 22 miesiące przebyły drogę od deski kreślarskiej do służby. Nieuzbrojone, wyposażone w 5 aparatów fotograficznych, wkrótce latały nad całą Europą, umykając artylerii przeciwlotniczej i myśliwcom. Niemcy nie mieli gdzie się schować. Nic nie było bezpieczne przy wścibskich Mosquito. Rozpoznanie było kluczowe. Mówimy tu o czasach, kiedy satelity nie istniały i możliwości były znacznie ograniczone. Trudno było uzyskać dobre informacje przed każdym nalotem bombowym. Trzeba było wykonać zdjęcia celu i zdać raport na temat pogody. Mosquito był idealnym samolotem do tego zadania. Prawdopodobnie był najlepszy. Jednak swoją reputację Mosquito zyskał w misjach bombowych. Na początku II wojny światowej bombardowania były bardzo niedokładne. Samoloty zrzucały bomby na wysokości ponad 5000 metrów, ale zniszczenie celu zależało od szczęścia, pogody i umiejętności pilota. Jednak w połowie 1942 roku bombowa wersja Mosquito miała to zmienić. Dzięki prędkości i wysokości lotu, które pomagały mu uniknąć wrogich myśliwców, Mosquito mógł zrzucić bomby z niezwykłą dokładnością. Wkrótce samoloty te z ładunkami o masie prawie 2000 kg stały się integralną częścią misji bombowych. Piloci Mosquito udoskonalili też sztukę wykonywania szybkich i niskich nalotów w ciągu dnia. Lecieliśmy poniżej 20 metrów tak, żeby nie wykrył nas radar. Wtedy Niemcy nie wiedzieli, że nadlatujemy. Nad celem przelatywaliśmy tak nisko, jak to możliwe. Często udawało nam się zaatakować z zaskoczenia. Niektóre z tych misji przeprowadzane były tak nisko, że Mosquito często wracały do bazy z niezwykłymi pamiątkami. Było wielu pilotów, którzy wracali z przewodami telefonicznymi owiniętymi wokół ogona. Ja sam przywiozłem kiedyś gałęzie drzew, które nie rosną w Anglii.
Ataki dywizjonów Mosquito były coraz bardziej śmiałe. Jednym z nich był dzienny nalot na holenderską fabrykę Philipsa w Eindhoven. Wywiad odkrył, że Niemcy wykorzystują tę fabrykę do badań nad urządzeniami antyradarowymi. Należało ją zniszczyć. Ten nalot postawił Mosquito i jego pilota w nowym położeniu. Trzy lub cztery dni przed nalotem wezwali mnie i powiedzieli, że mają dla mnie specjalne zadanie. Miałem polecieć z kamerzystą w dół estuarium rzeki Skaldy do Holandii, a następnie zawrócić i nakręcić film. Z tym filmem mieliśmy polecieć do Eindhoven. Grudnia 1942 roku 10 Mosquito wyruszyło w kierunku celu. Lecieliśmy nisko, w dół estuarium Skaldy do Holandii. Kiedy dotarliśmy do umówionego miejsca, wznieśliśmy się na ponad 300 metrów. Obróciliśmy się w lewo i dotarliśmy do fabryki. Zeszliśmy w dół lotem nurkowym i zrzuciliśmy bomby na budynek. Podczas powrotu do domu Mosquito wpadły w ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. Nad Morzem Północnym nastąpiła katastrofa. Był tam pilot, który zdecydował się lecieć za mną. To była jego pierwsza misja i chciał podążać za doświadczonym pilotem. Musiały go trafić pociski artylerii. Mój fotograf odwrócił się i powiedział nagle: on spadł do morza. Wtedy ja też się odwróciłem. Nie było nic widać, jedynie krąg wzburzonej wody. Stycznia 1943 roku Mosquito wyruszyły w kolejną zuchwałą misję. Była to 10. rocznica dojścia Hitlera do władzy. Wywiad dowiedział się, że w Berlinie odbędzie się ogromny wiec nazistów prowadzony przez ministra propagandy Józefa Goebbelsa i marszałka Hermana Göringa. Miał być on transmitowany w niemieckim radiu. Takiej okazji nie można było przepuścić. Celem nie było zbombardowanie miejsca wiecu, ale stworzenie chaosu i przerwanie audycji radiowej. Trzy Mosquito uderzyły na Berlin o 11 rano, przerywając transmisję przemówienia Göringa. O 4 po południu nadleciała druga grupa, przerywając wystąpienie Goebbelsa. Dla aliantów był to wielki propagandowy sukces. Mosquito bardzo przyczynił się do sukcesów brytyjskiej propagandy podczas całej swojej służby. Wszystko to było zasługą małego drewnianego samolotu, który Niemcy uznali za zbyt przestarzały. Później słyszano, jak Göring powiedział: jestem wściekły, kiedy widzę Mosquito. Zielenie jest zazdrości. Brytyjczycy zbudowali piękny drewniany samolot i może go produkować każda fabryka fortepianów. Dali mu też wielką prędkość, która stale wzrastała. Mosquito psuły humor Göringowi, jednak alianci wiedzieli, żeby zepsuć humor nazistom, Mosquito będą musiały nieustannie bombardować Berlin, aż zmuszą miasto do kapitulacji. Od momentu, kiedy drewniany Mosquito rozpoczął służbę, brał udział w działaniach wojennych ze znakomitym wynikiem. Niezależnie od roli, jaką miał odegrać, Mosquito potrafił sprostać wyzwaniu. Był zawsze gotowy do podjęcia walki. W połowie 1943 roku Mosquito bombardowały Berlin tak regularnie, że ich misję nazwano Berlin Express. Jednak dla ich załóg żadna misja nie była rutynowa. Startowaliśmy 2 godziny po odlocie Lancasterów. W takiej chwili czułeś się bardzo samotny. And it was at that time that I really felt
Czuliśmy się naprawdę samotni. Wtedy zaczynaliśmy zastanawiać się nad tym, co mamy zrobić. Musieliśmy całkowicie polegać na nawigatorze, który miał do dyspozycji urządzenia naprowadzające. Jednak kiedy zbliżała się noc, zdawaliśmy sobie sprawę, że opuszczamy ojczyznę i zmierzamy w nieznane. Po dwóch godzinach szybkie Moskito doganiały powolne Lancastery. Lecąc na wysokości ponad 8000 metrów, załogi Moskito spoglądały z góry na procesję bombowców ponad 2000 metrów niżej. Często widzieliśmy coś, czego wolelibyśmy nie widzieć. Niemieckie myśliwce polowały na formację Lancasterów. Kiedy Niemcy znaleźli bombowce, już im nie odpuszczali. Rozpoczynali ciężki ostrzał formacji. Często widzieliśmy, jak samoloty zaczynały płonąć, a potem wybuchały. Tak wyglądała nasza podróż do celu i z powrotem. To było straszne. Jednak myśliwce nie były jedynym zagrożeniem. Czekały na nich jeszcze niemieckie reflektory, szukające samolotów aliantów na niebie. Ich ulubioną strategią było odnaleźć samolot jedną strugą światła, a następnie skierować na niego pozostałe reflektory. Samolot był wtedy jak ćma w płomieniu świecy. Wkrótce widać było pociski lecące w jego kierunku, a potem następowała eksplozja i Lanka albo Halifax spadał na ziemię. Nagle w kokpit uderzyło przerażające, oślepiające światło. Zdałem sobie sprawę z tego, co to jest. W tym samym momencie obok przeleciał pocisk. Ostro zanurkowałem, obróciłem się i udało mi się wydostać. Mogłeś obracać się i skręcać, ale reflektory cały czas podążały za tobą. Jedynym sposobem na ucieczkę było nurkowanie. A zatem ostro nurkowaliśmy i szybko odlatywaliśmy stamtąd. Moskito i Lancastery w końcu dotarły do celu. Po zrzuceniu bomb i wykonaniu fotografii musiały ponownie przelecieć przez gąszcz świateł w drodze do Wielkiej Brytanii. Dowódcy RAF-u znaleźli sposób, żeby chronić przed okropieństwami wojny tych, którym udało się wrócić. Ludzie wracali ranni. Zauważyłem, że w bazie nigdy nie było chorych. Nigdy nie widzieliśmy tam rannych. Jeżeli ktoś wracał ranny, szybko go stamtąd zabierano. Następnego dnia wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci. Nie było martwych. Jeżeli ktoś zmarł, nie widzieliśmy go w bazie. Jeden dywizjon wykonał prawie 200 misji w ciągu roku. Moskito bombardowały Berlin 220 nocy pod rząd. Na początku 1943 roku do służby weszła większa i lepsza wersja Moskito. Myśliwiec i myśliwiec nocny. Uzbrojony w 4 działka, samolot potrafił rozpętać burzę ognia. Podczas pierwszych testów stwierdzono, że rozbłysk z działek był tak intensywny, że oślepiał załogę. Prowadzono modyfikacje, które rozwiązały ten problem. Działka umieszczone były w nosie samolotu, więc piloci Moskito mogli uzyskać skoncentrowaną siłę ognia. Wkrótce nowe myśliwce nocne ruszyły do boju. Dzięki systemom radarowego naprowadzania siały zniszczenie wśród niemieckich bombowców. Weszły do służby w samą porę. W czerwcu 1944 roku nowa straszliwa broń spadła na Wielką Brytanię. Po lądowaniu w Normandii, kiedy alianci walczyli o utrzymanie pozycji w Europie, Hitler użył swojej nowej rakiety V1. Lecące z prędkością około 600 km na godzinę i wyładowane materiałami wybuchowymi V1 wycelowane były w Londyn. Kiedy skończyło im się paliwo, spadały na obiekty, które znajdowały się poniżej.
Zniszczenie tych rakiet było niebezpiecznym zadaniem. Piloci Moskito szybko wymyślili sposób na strącenie ich z nieba. Próbowali wspiąć się na większą wysokość, a następnie zaatakować rakietę z góry. Strzelali do niej z działka. Jednak ta strategia mogła okazać się zabójcza, jak przekonał się jeden z pilotów. Postrzelał rakietę z działka, ale był zbyt blisko. Jeden odłamek wpadł do kokpitu i przedziurawił ponton, na którym siedział pilot. Ponton zaczął pęcznieć w kokpicie i uniósł pilota aż do sufitu. Chłopak miał wiele szczęścia, bo zawsze nosił w cholewie nóż. Chyba na wypadek, gdyby rozbił się w Niemczech. Wtedy wyjął nóż, przekłuł ponton i wrócił do bazy. Kiedy usłyszałem tę historię, byłem przerażony. Na wszelki wypadek zacząłem nosić przy sobie nóż. Kiedy myśliwce atakowały V-1 w powietrzu, ich bracia w służbie rozpoznawczej przeczesywali Francję i Belgię w poszukiwaniu wyrzutni rakietowych. Kiedy zbliżaliśmy się do celu, nawigator naprowadzał nas na pozycję. Kierowaliśmy nos w stronę rampy, a pilot zrzucał bomby. W sumie wykonaliśmy ponad 3000 misji i zrzuciliśmy 5000 bomb. To był dla nas idealny cel. Moskito został stworzony do niszczenia wyrzutni V-1. Po 9 tygodniach Moskito zniszczyły ponad 650 wyrzutni. Jednak naziści nie zostali jeszcze pokonani i walczyli zaciekle. Kiedy walki zaogniły się, Moskito ponownie znalazł się w wirze działań. Do historii przeszedł jeden z najbardziej zuchwałych i pomysłowych nalotów II wojny światowej. Od początku dowódcy wykorzystywali Moskito w walce przeciwko portom, okrętom i formacjom niemieckich łodzi podwodnych. Jednak w 1944 roku Moskito otrzymał większe żądło. Wersja zwana Tsetse Moskito została wyposażona w działko Molinsa kalibru 57 mm. Działko strzelało z częstotliwością raz na 2 sekundy. To był automat. Mieściły się w nim 24 pociski. To była bardzo mocna broń, przebijała opancerzenie. Należało strzelać z odległości około 1000 metrów, a na pewno nie wolno było zbliżać się do celu bardziej niż na 600 metrów. Jeżeli ktoś podleciał bliżej, mógł oberwać odłamkiem z własnej broni, który odbił się od łodzi podwodnej. Kolejną bronią, którą niósł ten samolot, było 8 prawie 30-kilogramowych rakiet. Kiedy zostały one wystrzelone, ich siła równała się salwie z lekkiego krążownika. Kiedy Moskito wybrały swój cel, nikt nie był bezpieczny. Wydawało się, że nie ma zadania, którego nie mogłyby wykonać. Dowódcy nieustannie wymyślali nowe sposoby wykorzystania tego samolotu w walce. Jednak prawdziwą sławę Moskito zyskały dzięki zuchwałym, niskim nalotom przeciwko Gestapo. Wydawało się, że załogi tych samolotów wypowiedziały osobistą wojnę z nienawidzonej nazistowskiej policji. Od 1940 roku francuski ruch oporu był solą w oku Niemców. Jego celem było sabotowanie niemieckich działań wojennych. Do 1944 roku setki bojowników ruchu oporu zostało umieszczonych w więzieniu w Amiens w północnej Francji. Do aliantów dotarła informacja, że 19 lutego 200 mężczyzn i kobiet zostanie rozstrzelanych.
powstał śmiały plan. Moskito miały zbombardować mur otaczający więzienie, żeby członkowie ruchu oporu mogli uciec. Misję nazwano Operacją Jerycho. Więzienie zbudowane było na planie krzyża. Otaczał je prawie 7-metrowy mur o grubości metra, zwieńczony kawałkami tłuczonego szkła. Więzienie znajdowało się na końcu długiej drogi, a otaczał je pusty, płaski teren. Ważny był czas nalotu. Operacja musiała zostać wykonana w południe, kiedy więźniowie ćwiczyli na dziedzińcu, a strażnicy jedli obiad. Ważna była również moc bomb. Wybuch musiał wyrwać dziurę w murze, ale nie mógł zabić więźniów. Kiedy członkowie ruchu oporu dowiedzieli się o niebezpieczeństwie, powiedzieli: wolimy zginąć od bomb RAF-u niż przed niemieckim plutonem egzekucyjnym. Rano 18 lutego załogi Moskito po raz pierwszy dowiedziały się o celu misji. O 10 poszliśmy na odprawę. Na stole stała makieta więzienia w Amiens. Powiedziano nam, że będziemy próbowali zniszczyć mury, żeby umożliwić więźniom ucieczkę. Atak, zaplanowany na 12 w południe, składał się z trzech etapów. Jeden dywizjon miał zniszczyć mury więzienia. Mieli nadlecieć bardzo nisko i umieścić bomby u podstawy murów. Drugi dywizjon miał nadlecieć 2 minuty po 12, kiedy strażnicy pójdą na obiad. Piloci mieli zbombardować stołówkę, żeby utrzymać Niemców pod kontrolą. Jeżeli pierwszy lub drugi dywizjon nie wykonałyby swojego zadania, miał nadlecieć trzeci i zbombardować całe więzienie. Kiedy załogi czekały na zgodę na start, okazało się, że nalot może zostać odwołany. Pogoda pogorszyła się i samoloty były uziemione. Pogoda była bardzo zła. Chmury wisiały nisko, padał śnieg z deszczem. Myśleliśmy, że nie damy rady. Załogi Moskito nie wiedziały, że francuski ruch oporu przesłał zakodowaną wiadomość. Uderzajcie teraz lub nigdy. Zbliża się czas egzekucji. W ostatnim momencie 18 Moskito uzbrojonych w ponad 200-kilogramowe bomby wystartowało w najgorszych warunkach, jakich większość z nich kiedykolwiek doświadczyła. Przedarliśmy się przez chmury i tam utworzyliśmy formację. Dopiero w pobliżu granicy francuskiej zeszliśmy na poziom morza. Lecąc w dwóch grupach na wysokości poniżej 1 metra, Moskito przekroczyły kanał La Manche. Kiedy zbliżały się do francuskiego wybrzeża, pogoda poprawiła się. Wyglądało na to, że szczęście im sprzyja. We Francji ziemia pokryta była śniegiem, ale niebo było czyste. Znaleźliśmy drogę z Amiens do Albert i przygotowaliśmy się do nalotu. Na polach otaczających więzienie członkowie ruchu oporu z niepokojem przyglądali się niebu. Czekali na Moskito, które miały pomóc uciec ich towarzyszom. Widzieliśmy przed sobą więzienie. Zeszliśmy bardzo nisko i lecieliśmy z prędkością około 190 węzłów. W ostatniej chwili Moskito zbliżyły się do więzienia. Otworzyliśmy luki bombowe około kilometra od więzienia. Lecieliśmy na wysokości do 5 metrów. Musieliśmy poderwać samoloty do góry, żeby przelecieć nad murem. Nasze bomby uderzyły w podnóże muru. Skręciłem w prawo. Kiedy spojrzałem w dół, zobaczyłem zaskoczoną twarz strzelca na wieżyczce nad więzieniem. Popatrzyliśmy na siebie.
Potem byłem już z powrotem nad polem. W luźnej formacji lecieliśmy za naszym dowódcą. Nalot okazał się sukcesem. Moskito dokonały niemożliwego. 255 więźniów uciekło, jednak 37 zginęło podczas ataku wraz z 50 Niemcami. Gestapo okrutnie zemściło się za nalot, zabijając 260 więźniów, jednak operacja była sygnałem alarmowym dla Niemców. Był to piękny przykład precyzyjnego bombardowania. Pierwszy dywizjon zniszczył mury, co umożliwiło ludziom ucieczkę. Drugi dywizjon też spisał się znakomicie. Trzeci dywizjon nie był już potrzebny. Ten sukces pokazał Niemcom, że RAF potrafi zrzucić bomby na każdy cel w okupowanej Europie. Moskito nadal odnosiły sukcesy w walce przeciwko Niemcom. Podczas tamtego okresu brały udział w misjach na terytorium okupowanej Europy. Dzięki zaawansowanej technologii polowały na nazistów. Nikt nie znajdował się poza ich zasięgiem. Podczas długich i krwawych walk II wojny światowej drewniany Moskito zawsze znajdował się na pierwszej linii działań. Jednak to Amerykanie wymyślili kolejne zastosowanie dla tego uniwersalnego samolotu. Pod koniec 1944 roku Biuro Służb Strategicznych, poprzednik CIA, przejęło 5 Moskito do pracy z agentami w okupowanych krajach. Działania wojenne postępowały szybko i wywiad miał problemy z ustaleniem, co dokładnie robi nieprzyjaciel. Jedynie agenci umieszczeni za liniami wroga mogli dostarczyć takie wiadomości. Jednak musieli oni w jakiś sposób przekazywać te informacje. Nie mogli używać alfabetu Morsa, ponieważ Niemcy potrafili z łatwością go wykryć. Należało wymyślić coś innego. Dwaj amerykańscy naukowcy zbudowali nadajnik, który umożliwił agentowi kontakt z samolotem. System ten, nazywany Joan Eleanor, na cześć żony jednego z naukowców, był wczesną wersją telefonu komórkowego. Transmisja odbywała się na tak wąskim paśmie, że Niemcy mogli wykryć agenta tylko z odległości poniżej 20 metrów. Jednak najwspanialszą częścią planu był Moskito. Dzięki prędkości i wysokości lotu mógł niezauważony przemierzać trasę o długości 240 km, nasłuchując wiadomości agentów. W samolocie siedział pracownik biura. W kadłubie było bardzo niewiele miejsca. Siedziałem prawie na wielkim pojemniku z paliwem. Paliwo wypływało przez specjalny zawór. Widziałem, jak płynie. Kiedy włączałem urządzenia, zawsze spodziewałem się iskry i wybuchu. Ale lataliśmy bardzo wysoko, a tam jest mało tlenu w powietrzu. Kiedy Moskito docierał na miejsce, pracownik biura wzywał agenta. Tutaj 5278, wzywam Z31. Potem czekałem na odpowiedź. Jestem, podaj kod. Czasem Moskito latały godzinami wyznaczoną trasą, zanim agent odpowiedział na wezwanie. Kiedy wreszcie go usłyszałem, byłem podekscytowany. Nareszcie udało się go znaleźć. Potwierdzał swoją tożsamość i podawał informacje. Mówił, że takie a takie jednostki poruszają się na zachód taką a taką drogą. Mogliśmy tę wiadomość dostarczyć dowódcom w 3 lub 4 godziny. Jednak wiele razy agenci nie odpowiadali na wezwania. Czasami nie mogli znaleźć bezpiecznego miejsca, z którego można byłoby wysłać wiadomość. Kiedy czas upłynął, pilot wiedział, że zostało nam niewiele paliwa. Zawracaliśmy wtedy i lecieliśmy do bazy.
Moskito długo towarzyszyły bombowcom w misjach, wskazując im drogę. Jednak najlepiej spisywały się, wyznaczając cele bombardowania we Francji. Moskito leciały w misje z dywizjonami ciężkich bombowców, żeby ułatwić im precyzyjne bombardowanie i zmniejszyć liczbę ofiar wśród cywilów. W pobliżu strefy zrzutu bombowcy odpalały flary, które oświetlały niebo. Moskito nurkowały i próbowały zidentyfikować poszczególne cele. Lecieliśmy czwórkami. Pierwszy z nas, który zobaczył cel, krzyczał: "Tally ho!" Ustawialiśmy się i nurkowaliśmy z jednej strony celu. Kiedy widzieliśmy, że jesteśmy na odpowiedniej pozycji nad ziemią, to znaczy jakieś 300 metrów, naciskaliśmy guzik. Samolot wyrzucał wtedy ponad 200-kilogramowe bomby znakujące. Roztrzaskiwały się one na ziemi i zostawiały czerwone plamy. Dopiero kiedy cel otoczony był czerwonymi plamami, prowadzący wzywał bombowce. Jednak jedna z najbardziej wymagających ról Moskito polegała na odcinaniu nieprzyjaciela od zapasów. Najbardziej intensywne działania tego typu prowadzono przed i po 6 czerwca 1944 roku, czyli lądowaniu w Normandii. Kiedy wojska aliantów walczyły zaciekle, żeby utrzymać swoje pozycje we Francji, Moskito nieustannie polowały, wypatrywały szlaków zaopatrzenia nieprzyjaciela. Woleliśmy atakować pociągi. One zawsze niosły zapasy na front. Czasami atakowaliśmy pociąg, który wjeżdżał do tunelu. Potem czekaliśmy na niego u wylotu tunelu i ostrzeliwaliśmy go. Atakowanie pociągów było prawdziwą frajdą. W czerwcu przeprowadzono ponad 15 tysięcy nalotów bombowych, a pod koniec 1944 roku bombowce pomogły zepchnąć wojska niemieckie z powrotem do ich własnego kraju. Wreszcie 2 maja 1945 roku, dwa dni po samobójstwie Hitlera w Berlinie, 126 Moskito wzięło udział w ostatnim nalocie wojny w Europie. Ich celem był niemiecki port Kilonia. W ciągu 2 godzin miasto zmieniło się w gruzy. Było to ponure świadectwo destrukcyjnej mocy drewnianych maszyn. Samolot, o którym początkowo mówiono z kpiącym uśmiechem, osiągnął pełnoletność. Stał się jednym z najbardziej śmiercionośnych zabójców II wojny światowej. Zbudowano ponad 7700 sztuk Moskito. Ponad 40 różnych wersji tego samolotu służyło na wszystkich frontach wojny. Dla pilotów, którzy nim latali, Moskito był najlepszy. To był prawdziwy romans. Tak o tym myślałem, kiedy przestałem nim latać. Potem nie poleciałem już żadnym innym samolotem. Nie należy mówić, że był legendą. Legenda jest czymś nierealnym, a Moskito był prawdziwy. To był bardzo piękny samolot. Cudownie wyglądał i fantastycznie latał. W wielu przypadkach uratował mi życie. Nazywano go drewnianym cudem. Myślę, że to określenie najlepiej go opisuje. Wersja polska to ja, Studios. Tekst Sylwia Sierszeń. Czytał Remigiusz Fladrowski.